kobieta. Nadęta, narcystyczna, zadowolona z siebie. Anna Lachowska, bez przemocy. Ostatnio kręciłam film. Też wyglądałam na gołą. O tym, że jeśli czujesz ból w relacji z drugim człowiekiem, to jeśli nie jest to bardzo bliska emocjonalna relacja typu związek, to to jest twój ból, który jest w tobie, a nie który płynie od tego człowieka. I dzisiaj o takim właśnie bólu. Bo ja wkurzam. Jak ja cię wkurzam, to nie świadczy o mnie, tylko o tobie. Dlaczego? Dlatego, że gdybyś był człowiekiem, który nie ma nic do przepracowania i wszystko z nim ok, to jakaś laska na YouTubie nic by cię nie obchodziła. Zdrowy człowiek, który ma wszystko ze sobą w porządku, nie traktuje YouTubera jak kogoś, kto może w ogóle poruszyć jego emocje. To jest ktoś, kogo można włączyć i wyłączyć. Można posłuchać i zgodzić się, albo się nie zgodzić, wykorzystać tę wiedzę, albo się pośmiać. Spoko. Ale nie wkurzyć. To jest za duża emocja przyłożona do osoby, która nawet nie jest osobą dla ciebie tak naprawdę, tylko awatarem, botem. Ja nie jestem kimś na tyle realnym dla ciebie, żebyś ty do mnie przykładał ładunek emocjonalny. To jest zdrowe. Jeśli natomiast przykładasz do mnie ładunek emocjonalny, to znaczy, że w ogóle za bardzo posługujesz się emocjami w swoim życiu. Bo w ogóle drugi człowiek, jeśli nie jest twoim bardzo bliskim, nie powinien cię wkurzać. Czyli irytować, złościć, wpływać w ogóle na twoje emocje, szczególnie tak mocne i osobiste jak złość. A to dlatego nie powinien, że on cię w ogóle nie powinien obchodzić. To ty wybierasz ze świata to, co cię interesuje, a co nie. I nie powinieneś wybierać tego na podstawie emocji, bo emocje są informacją od twojej nieświadomości i podświadomości do twojej świadomości o tym, co się dzieje w twoim życiu. A ja się nie dzieję w twoim życiu. Rozumiesz czy nie rozumiesz? Ja nie jestem w twoim życiu. Ja jestem na YouTubie. I jeśli tobie się wydaje, że ja jestem na tyle w twojej strefie, żeby móc wpływać na twoje emocje, to znaczy, że ty nie masz granic. To znaczy, że każdy może wejść i zrobić w twoim życiu, co chce. A ty w ogóle nie potrafisz nawet określić, gdzie się kończysz ty, a zaczyna twoje otoczenie. A to dlatego, że nie potrafisz ogarnąć tego, że emocje to mogą w tobie budzić ludzie, którzy mają z tobą bezpośredni kontakt i jakąś więź. Osoba, która nie ma z tobą więzi, ale ma jakiś wpływ na to, co cię spotyka, też ewentualnie może cię wkurzyć. Na przykład urzędnik, który robi ci trudności, tak? On nie ma z tobą bliskiej emocjonalnej więzi, ale on ma realny wpływ na twoją codzienność. I takiemu człowiekowi też musisz postawić granicę, bo on nie ma prawa cię wkurzać, tak? To znaczy jego postępowanie nie ma prawa utrudniać tobie życia. Ale mnie możesz wyłączyć. Posłuchaj, jeśli ty patrzysz na mnie, gdy ja cię wkurzam, to powiedz mi, co ty sobie robisz i dlaczego. Ja się chętnie dowiem. Co ty masz ze sobą nie tak, że ty oglądasz laskę, która cię wkurza? Dlaczego ty robisz coś, co dostarcza ci negatywnych emocji? To jest chore.
Negatywna emocja informuje cię o tym, że dzieje ci się coś złego. Dlaczego twój mózg informuje cię, że dzieje ci się coś złego, kiedy mnie oglądasz? Dobre pytanie, prawda? Bardzo dobre. No ale dobra, ale ci to mówi. I teraz tak, jeśli ja w ogóle nie powinnam mieć emocjonalnego wpływu na ciebie, a jednak mam negatywny emocjonalny wpływ na ciebie, czyli cię wkurzam, to znaczy, że twój mózg mówi, że ja robię ci coś złego. Rozumiesz? To jest jedyna rozsądna interpretacja faktu, jakim jest wyzwalanie emocji wkurza mnie przeze mnie, a dokładnie to przez mój film. Bo ty go nawet oglądasz, wiesz, jak ja nie wiesz, co robię w tym łóżku na przykład, ale na pewno nie zajmuję się tobą. Twój mózg mówi ci, że ja cię wkurzam, czyli powinnam zniknąć, nie? Bo tym jest emocja wkurzenie. Musisz się pozbyć stresora ze swojego otoczenia, czyli ja jestem stresorem, a do końca mój film jest stresorem. Dlaczego? No to jest kurwa bardzo ważne pytanie. Dlaczego? Czy bolą cię treści? A może boli cię moja forma? A może boli cię otoczka, czyli moje życie? Może cię boli to, że mam fundację Domek i Roba i memę? Czy jesteś zazdrosny? A może bolą cię prawdy, które mówię, bo prawda w oczy kole. A może boli cię moja forma, na przykład sposób, w jaki mówię. Albo to, że sobie występuję do ciebie na golasa prawie, że. Dlaczego cię to wkurza? Może wkurza cię moja morda. Czy ona cię powinna wkurzać? Nie powinna, ale to już wytłumaczyłyśmy. Dlaczego cię to wkurza? Bo chciałabyś być taka jak ja? A może dlatego, że robisz na mnie projekcję, że to jest jakaś, nie wiem, arogancja? A przecież nie jest arogancją to, że ja sobie w swoim domu kręcę swoje coś i sobie wrzucam to na swój kanał. Nikt ci nie każe wchodzić, ale wchodzisz. Czyli jest dla ciebie arogancją to, że ja sobie w swoim życiu robię to, co chcę zrobić ze swoim życiem i jestem sobą. Dlaczego wkurza cię to, że ktoś jest sobą i robi to, co chce? Jeśli to nie ma na ciebie wpływu, tylko to ty przychodzisz oglądać, jak on to robi. Czyli wiesz, trochę się tak zachowujesz, jakbyś podglądał kogoś i strasznie by cię wkurzało to, co on robi, rozumiesz? To nie się wstydzi ten, kto widzi, czy ten, kto robi? To są kwestie bardzo ważne do rozważenia. Jeśli ja cię wkurzam, to siedź i oglądaj ten film w kółko i odpowiedz sobie na pytania, co cię wkurza i dlaczego. Bo masz gruby problem. Dziękuję. Hello there, my name is Margaret, a charity organization which having a cooperation with. Fundacja Przemocni tym się różni od większości innych fundacji, że wspiera osoby wysoko funkcjonujące w czasowym kryzysie. Dlaczego? Dlatego, że jest to najbardziej sensowna inwestycja społeczna, jaka może być. Jeśli pomagasz osobom, które zazwyczaj funkcjonują w naszym społeczeństwie dobrze lub bardzo dobrze, są dobrymi osobami nieroszczeniowymi, osobami, które jeszcze w dodatku pomagają innym lub dobrze wychowują dzieci, to jest to inwestycja, która opłaca się naszemu społeczeństwu najbardziej. Dlatego, że pomagamy tylko przez chwilę i ktoś stoi na własnych nogach. Czyni nasze społeczeństwo lepiej funkcjonującym. People who are coming to Fundacja Przemocnie are learning how to get out from victim's mode and stop being a victim, emotional, mental victim, which is completely different thing than being a victim in real life in a certain situation.
when somebody is attacking you and you're really a victim. So it's like a network of help. We are helping each other and we are supporting each other. That's why the organization, in my opinion, is unique. And also the approach is unique because it's specialized in help for people in autistic spectrum, high functioning autism, and with Asperger's syndrome, which is me, hello. And also Anya, she's got Asperger's syndrome and she gained unusual, enormous amount of knowledge. How does it work for her in her own life? I can have great contact with people on completely different level than I even imagined. I used to be scared of people. Not anymore.